tutaj może powiedzieć brutalna gra w obronie już, to już od pierwszej akcji.
nastawieniem jedziecie do Polonii? Nie wiem, słuchaj, mam jeszcze cały miesiąc tam poczekać. Ciszy, spokojnie. Ja już byłem w Kolonii z Reineken Leven. Wiem, jakie to jest fajne uczucie i tym bardziej cieszę się, że mogłem doczekać takich czasów, że polski zespół pojedzie na taki turniej. Atmosfera już od pierwszej minuty, już nawet przed pierwszym bliskim na rozgrzewce byli bardzo głośni. To na pewno dodaje nam skrzydeł i dziękujemy za to, że są również tutaj z nami. To, co zespół dzisiaj naprawdę pokazał, to tak jak pan to krzyczał. Trzeba mieć wielkie jaja. Dzisiaj chyba pokazaliśmy wszyscy razem i publiczność, że mamy naprawdę duże jaja. That's it. It was better and one more. I said congratulations. Kielce for their performance and their trainer Venta. Według tego logo, które mamy na piersi, gramy razem. Myślę, że dzisiaj zespół, przy wsparciu oczywiście publiczności, zespół naprawdę zagrał razem. Były nerwowe momenty, widzieliśmy, że pierwszy krok został zrobiony w Metalurgu, ale tak jak tutaj w Gryniec powiedział Renato, ten mecz, który mieliśmy jesienią, pokazał nam, jakim trudnym jest zespołem i dzisiaj, tak jak trener Czerwa zaznaczył, te pierwsze 20 minut zespół nawiązał walkę, prowadził, dyktował nam też momentami warunki. Dopiero kiedy ochłonęliśmy, kiedy te emocje opadły, mogliśmy trochę odskoczyć. Później myślę, że to już poszło. Więc jeszcze raz tylko krótko gratuluję. Dziękuję chłopakom na ręce tutaj kapitana. I oczywiście tej wspaniałej publiczności. Może władze miasta zaczną tą halę poszerzyć. Przede wszystkim chciałem podziękować publiczności, która dzisiaj stworzyła niesamowitą atmosferę. I może tak kończąc już wybudujmy nową halę w Kielcach na 10 tysięcy, także będzie jeszcze fajnie. Dziękuję bardzo.